W Lwowie uroczyście obchodzono święto Dnia Konstytucji 3 maja. W kalendarzu liturgicznym w ten dzień wypada też uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Z tej okazji w Katedrze Lwowskiej została odprawiona msza święta dziękczynna za państwo polskie, udział w której wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Lwowie na czele z pani konsul generalnym pani Elizą Dzwonkiewicz, przedstawiciele Organizacji Polskich Lwowa oraz Obwodu Lwowskiego, a także pielgrzymi z Polski, mianowicie grono dyplomatów. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W swoim kazaniu on przypomniał, że w najtrudniejszych czasach wierni z dawna zwracali swoje oczy ku Matce Bożej i błagali o jej wstawiennictwo. Po ukończeniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odczytał akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz modlitwę o zakończenie zwycięstwem wojny w Ukrainie. Ksiądz Krzysztof Szebla podziękował za mszę świętą w intencji ojczyzny wszystkim obecnym, szczególnie przedstawicielom Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polski i Organizacji Polskich na czele z pani Elizą Dzwonkiewicz, konsul generalnym w Lwowie. Po mszy świętej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Lwowie na Placu Mariackim. Osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul oraz całą społecznością konsulatu, drodzy przedstawiciele organizacji polskich, umiłowani bracia i siostry. Każdy, kto doświadczył skuteczności wstawiennictwa Maryi, wie, że ona, wchodząc w trudne sytuacje naszego życia, zawsze wnosi ze sobą tylko i wyłącznie dobro. Może dlatego dzisiejszy psalm responsoryjny odnosi do Maryi słowa skierowane do mężnej Judyty, pokonującej wroga, przed którym drżeli nieulękli wojownicy. Modląc się, poszcząc, a przede wszystkim ufając Bogu, Judyta poszła tam, gdzie nie odważył się pójść nikt inny i ocaliła swój naród. A dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Maryję stojącą w miejscu, gdzie nie odważyli się stanąć nawet uczniowie Jezusa, pod krzyżem na Kalwarii. Nie wiemy, co działo się w jej sercu, ale możemy przypuszczać, że pomimo ogromnego bólu, jej ufność była silniejsza od rozpaczy. Rozważając w sercu kolejne wydarzenia z życia swojego syna, wspominając proroczą zapowiedź Symeona o mieczu, który ma przeszyć jej serce, wierzyła, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z tego koszmaru, który właśnie przeżywa. Nie krzyczała, nie rozpaczała, nie rzucała oskarżeń, lecz jako jedyna zaufała do końca. Wznosimy do Ciebie, Ojcze, nasz tę modlitwę i prosimy o dobrą, łaskawą pomoc, którą nieustannie ukazujesz naszemu narodowi przez tę, która jest matką Twojego Syna, a którą nasza Ojczyzna czci także jako Królową i Matkę. Poczyńcie na moją pamiątkę. Dziękuję za Państwa, za wszystkich nas tutaj obecność. Bardzo cieszę się, że jesteśmy i dajemy świadectwo tego, jak bliski nam jest Lwów, jak bliska jest nam ta ziemia i że jesteśmy tutaj i będziemy tutaj trwali. To są radosne święta, tak zawsze je odbieraliśmy. Święto flagi, święto Polaków, święto Konstytucji 3 maja. Ale dzisiaj na te, wydawałoby się, radosne święta kładzie się cieniem ten ogromny smutek, ten ogromny ból, który rodzi się z tego, co się dzieje na Ukrainie. Jak Ukraina musi walczyć, jak się wykrwawia. I to poczucie bezsilności i tej niesprawiedliwości ogromnej.